Test kamery, test nagrywania i test gimbala. Dzień dobry, miasteczko. Witam nas dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Ostatni dzień naszego pobytu. I dziś nagramy wideo pożegnalne i opowiemy trochę o hotelu. Ciao. No to słuchajcie, rozpoczynamy wideo. Witam was wszystkich. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć trochę o hotelu Telemak Beach & Spa. Jesteśmy na wyspie Dżerbie w Tunezji 2023, koniec sierpnia. Temperatura tak około 38 stopni, bardzo znośna, ponieważ przy samym morzu jest inaczej odczuwalna. Tak nas wita hotel, taką bramą. Oczywiście jest tu wszystko sprawdzane, żadne auto nie wjedzie lustrem nawet pod spodem, ze względu na to, że w kraju cały czas mamy wysokie zagrożenie terrorystyczne, więc każde auto jest dokładnie sprawdzane. Po prawej stronie od wjazdu, tak dziwnie, nietypowo, są bungalowy, czyli nie od strony morza, tylko od strony jakby tutaj układu komunikacyjnego, ulicy. Dopiero wychodząc z tych bungalowów dostajemy się do części hotelowej. No trzeba kawałek niestety przejść. Tych bungalowów jest bardzo dużo. No i my mamy niestety tam gdzieś swój pokój. Nie ma tragedii, żeby tutaj dotrzeć. Ale trzeba się nachodzić troszkę. Oczywiście w niczym to nie przeszkadza. Hotel nie jest duży, co dla nas jest bardzo na plus. Hotel jest kameralny. Nie jest to potężny moloch. Ja mam jakąś awersję do potężnych molochów, do jeżdżenia windą i gubienia się po korytarzach. Tutaj znowu po prawej stronie, słuchajcie, mamy centrum spa. Tam oczywiście masaże, basen kryty, można sobie popływać i jakby komuś było za zimno na dworze, to się można schować do basenu krytego. Z lewej strony parking dla aut lokalnych. Bardzo dużo turystów przyjeżdża z Libii czy właśnie z Tunezji, z lądu. Właśnie jakiś autokar przyjechał, przywiózł kogoś. Idziemy dalej. Jest bardzo rano, to teraz obsługa zaczęła pracować i się wszystkim zajmować. Stąd taki tutaj zgiełk. Ogólnie to tutaj jest cisza i spokój. I tutaj aż pod samo to wejście przywiózł nas autokar, jak przyjechaliśmy. Jesteśmy tutaj już 14 dzień. Jutro nad ranem wylatujemy do Domciu. Tak nas wita hotel. Słuchajcie, zaproszę was na wycieczkę po hotelu. Standardowo, jak to zawsze robiliśmy, przejdziemy. Postaram się powiedzieć wszystko, co wiem, co udało mi się zauważyć przez te dwa tygodnie. Zaczynamy. Tutaj mamy hol, tutaj sobie czekamy. Bardzo miłe powitanie, oczywiście było, jak byliśmy. Tutaj mamy recepcję. Oczywiście też w tej recepcji możemy sobie wymienić kasiorę. To nie martwcie się, że nie macie dinarów. Jak weźmiecie euro, jak weźmiecie dolary, to sobie wymienicie tą kasę. Tutaj od razu wchodząc jest takie klimatyzowane pomieszczenie. Po kilku dniach już, jak się umęczycie na tej plaży, na basenie, to tam będziecie przesiadywać. Wrócę do tego polu. Tam w głąb tego holu jest przestrzeń, pokoje tego hotelu. Tam się idzie do pokojów. Tutaj natomiast idziemy do restauracji. Jakieś drobne sklepiki. Też można sobie coś kupić. Pamiątki, wszystko. I wcale, słuchajcie, nie jest drogo. Niby, że w hotelu te ceny nie są jakieś porażające, także spoko. W hotelu przeważająca ilość to Francuzi, Czesi, Polacy, trochę Hiszpanii, Portugalii,
i Libia. Tutaj słuchajcie, są śniadania. Ja nie lubię nagrywać takich rzeczy, nie lubię nagrywać, pokazywać coś do jedzenia. Ja po prostu wejdę i pokażę. Tutaj mamy restaurację i tyle. A już, żeby zobaczyć co jest do jedzenia, to sobie sami będziecie musieli testować i spróbować. Natomiast mogę was zapewnić, że każdy znajdzie dla siebie coś dobrego. Z leżakami to jest tak, że no niestety jakaś tam walka jest. Jak nie staniesz o 7, to raczej tego leżaku mieć nie będziesz. Tak wygląda hotel od strony wewnętrznej. Basen, krzesełka, stoliki, kawka. Basen nie jest jakiś ogromny, ale na tą ilość gości to wystarcza. I słuchajcie, jak przyszliśmy, to przyszliśmy do tego głównego budynku. Poszedłem tędy bokiem w środku. O, i wyszliśmy tutaj. Także idziemy sobie dalej. Ten budynek na wprost przeszklony to jest dalsza część restauracji. On jest najbardziej klimatyzowany. Także tam też sobie można jeść. No jak już idziemy tropem restauracji, słuchajcie, to idziemy dalej. Tutaj mamy scenę do animacji. No i tutaj już wzdłuż brzegu plaży idziemy sobie do kolejnej restauracji. Tutaj tak, w pierwszy dzień jak przyjeżdża, bo to jakieś czwartki tak jest, że przyjeżdżają goście, to tu jest taka powitalna, uroczysta kolacja. Ale też tutaj są serwowane obiady i kolacje normalnie, poza tymi restauracjami głównymi. Tutaj można sobie przyjść, że tak powiem, w mokrych gaciach, prosto z morza. Też między obiadem a kolacją tutaj serwują przekąski w postaci jakiejś tam pizzy, jakichś takich pączków okrągłych, słodkich, lody, inne cudawianki. Tutaj dalej, fajnie to jest rozwiązane, bo w niektórych hotelach już takie jest to nachalne, te restauracje płatne. Tu jest beach bar płatny, ten, on jest schowany, to już jest praktycznie koniec hotelu i ten beach bar jest płatny. Tutaj sobie rezerwujecie. Przepraszam, telefon dzwoni. Tutaj sobie rezerwujecie albo stolik, albo box i sobie w nim spędzacie czas. Ten stolik i box jest rezerwowany wtedy z pełną obsługą. I spędzacie czas. Wiedziałem, że tu dużo gości po prostu lokalnych, nawet jakieś chyba na serio tu się raz odbyło takie, nie wiem, czy to jakaś taka większa impreza, nie chcę wymyślać co to było. No i wracamy z powrotem do części hotelowej. Wracamy. Tutaj już śniadanko ktoś wciąga. Będąc w tym hotelu, słuchajcie, trzeba powiedzieć o animatorach. Ja wiem, że to nie jest jakiś element, który jest elementem stałym hotelu. Natomiast sezonowo na pewno i w tym sezonie, w tym hotelu animatorzy, cała obsługa są niesamowici. Są bardzo uśmiechnięci. Cały czas nie pozwalają się nudzić. To trzeba im przyznać. Otwarci, nienachalni. Czyli jeżeli nie chcesz brać udziału w zabawach, nie będą cię dręczyć. A jak cię będą dręczyć, to w bardzo pozytywny sposób, że nie będziesz czuł się, że tak powiem, prześladowany, jak to bywa w różnych hotelach. Słuchajcie, wróciliśmy do basenu. Także jeszcze raz tak hotel wygląda. Od strony basenu. I co się okazuje, słuchajcie, ten hotel to jest jeden z lepszych hoteli na Dżerbie. Trzeba pamiętać, że Tunezja ma standard, jaki ma. I w tym hotelu ten standard jest bardzo fajny. Teraz będziemy szli na plażę. Pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj na wprost jest beach bar. Także w tym barze można sobie brać napoje alkoholowe różne. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj prysznic oczywiście po wodzie.
po basenie albo po morzu. Tutaj jest taka budka animatorów. Oni tam siedzą, mają swoje sprzęty. I co? Tutaj idąc do morza po prawej, to jest właśnie ta budka, o której mówiłem. Tam są napoje alkoholowe, niealkoholowe. Tutaj są różne animacje dla dzieci wieczorem. W dzień też są jakieś zabawy, gry, kulki rzucają, jakieś kołeczki, cudawianki. Fajnie, podoba mi się. Oczywiście jest rozkład jazdy w języku polskim też, słuchajcie. Idąc dalej, docieramy do plaży. Za długo nie trzeba było iść. Słuchajcie, to jest mistrzostwo świata tego hotelu. To jest bardzo duży plus, że tutaj wszędzie jest blisko. A naprawdę jest fajnie. Tam na wprost macie boisko do siatkówki. Codziennie jest siatkówka. No i tutaj docieramy do plaży. Plaża oczywiście piękna. Lazur. Jak posprzątają. A sprzątają. Sprzątają tą plażę codziennie. To są takie jakieś cykle dziwne tej pogody. Odpływ, wieje, duża fala, przypływ, stabilizacja tej fali. Piękne lazurowe morze, po prostu słuchajcie, piękne. Jak mi się uda, bo nie jestem jakimś majstrem od składania filmów, to wam wrzucę przebitki, żebyście zobaczyli, jaki tutaj lazur potrafi być. A tutaj to czarne, to widzicie? To jest właśnie ten syf, który wypływa z morza. To codziennie rano jeździ traktor i sprząta. Ściąga to po prostu na boki. No teraz mamy odpływ. Zobaczcie, przeważnie tutaj już gdzieś, gdzie jestem, to już jest zawsze woda. Teraz jej nie ma. Jest bardzo rano jeszcze, dlatego tutaj, tak jak mówię, dopiero się wszystko ogarnia. Znaczy bardzo rano, jest przed 9:00. Tam sporty wodne, jety, oczywiście ten parashooting czy parasailing, nigdy nie wiem jak to się nazywa, i hotel od strony morza wygląda następująco. Jeśli chcielibyście znać moją opinię na temat tego hotelu, czy bym go wam polecił, to uważam, że tak, hotel jest bardzo fajny, jest wart swoich pieniędzy, bo nie kosztował milionów. Tutaj chyba na tej wyspie jest tylko 3 lepsze hotele. Ten tutaj obok nas, do którego lubi Macron przyjeżdżać, Radisson i jeszcze jeden. No to są wyższe standardem hotele, natomiast dużo droższe. I tyle. Ten obok nas taki naprawdę kozacki hotel, tutaj lokalsi opowiadali, że jest taki super, super. To i tak, słuchajcie, inclusive, tam go widać w tle, taki większy. Nie ma all inclusive opcji, ma tylko opcję śniadania. Można go sobie kupić u nas, ale nie z biura jako zorganizowana wycieczka, tylko sobie można go kupić na bookingu. Przebieralnia. Idziemy dalej tutaj. Teraz idziemy tyłem, tak jakby tego hotelu. Będziemy wracali do bungalowu. To wam pokażę jeszcze resztę dla rodziców z małymi dzieciakami. Oczywiście nie ma tutaj zjeżdżalni niestety jakichś, więc jakby ta rozrywka wodna jest mocno ograniczona. Ale tak jak mówię, animatorzy są tu cały czas. I na pewno nie pozwolą wam się nudzić. Jeżeli jesteście nastawieni na to, żeby robić coś, czym się zajmować, jakimiś grami, zabawami, no to będziecie się tym zajmować. Jest cały czas coś ogarniane. No i dla rodziców z dziećmi taka część hotelu cicha, mini klub. Animatorka zabiera dzieciaczki i je tutaj pilnuje. Tu coś malują, bawią się i są szczęśliwe, i rodzice wtedy też są szczęśliwi, bo mają kilka chwil dla siebie i słoneczka. No i to są, słuchajcie, apartamenty od części hotelowej, od tego głównego budynku, do którego wyszliśmy. I one są tutaj tak jakby bokiem do morza, ale jest tu bardzo cicho. Jest tu bardzo cicho, więc jak ktoś z dzieciaczkami, to jak najbardziej. Wracamy do tych naszych bungalowów.
wracamy do tych naszych bungalowów i zobaczymy. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, bo na terenie tego hotelu również są dyskoteki. Ale to je zaraz tutaj znajdziemy. Hotel nie jest duży, naprawdę nie jest duży. Natomiast jesteśmy tutaj 2 tygodnie już i nic nam tu nie brakowało. Trafiliśmy na super ekipy, trafiliśmy na zmianę tych ekip, czyli już jedni pojechali do domu, drudzy przyjechali, byli na krótszych wypadach, poznaliśmy dużo wartościowych osób, bardzo miłe i fajne rodziny. Tutaj pozdrawiamy was wszystkich oczywiście. Nie będziemy wymieniać imion, bo nieładnie wymieniać imion. I tutaj wróciliśmy tak jakby tyłem budynku. Jesteśmy koło tego centrum spa. Tak, jak widzicie. O, tu takie fury jeżdżą, słuchajcie. To są standardowe samochody. Tak naprawdę ten był jeszcze w dobrym stanie. Taksówki to jest mistrzostwo świata. Kto był na dżerbie, ten wie. Po prostu taksówki to czasem trzeba trzymać drzwi, żeby jechać i żeby się nie otworzyły. Ale są fajne, bo są bardzo tanie, stosunkowo tanie. Można tak naprawdę całą wyspę zjechać taksówką. No i wracamy do tej części bungalowów. Tu na wprost, słuchajcie, jest shopping center. Taki malutki sklepik, zrobiony na potrzeby chyba gości właśnie tego hotelu. Za nami jest bardzo duże, największe i jedyne chyba na wyspie kasyno. No mega impreza, cały czas tam się coś dzieje. No i tutaj można sobie kupić podstawowe rzeczy w tym sklepie, w tym markecie. Wracamy do tego naszego pokoju. Tylko że ja nie mam klucza, a widziałem, że żona z córką poszła. Chyba syn jeszcze został w pokoju. No i długa ta droga jakaś nie jest. Ja tutaj odbiję w prawo. Tam jest nasz pokój, a ja tu odbiję w prawo, żeby wam pokazać, gdzie jest dyskoteka. Bo my też tu dopiero po kilku dniach się dowiedzieliśmy, że to jest dyskoteka zwana Calypso. Bardzo fajnie. Oczywiście gości zabawiają na dyskotece. Animatorzy, jest DJ, jest fajnie. Idąc do dyskoteki, po drodze też mamy mini golf. Tutaj się pyka w golfa. Proszę. Po prawej stronie. Tutaj, gdzie ten piękny kwiat kwitnie i kolorowe ręczniki, to jest nasz balkon. Pokoje są jak na zdjęciach. Jeżeli przyjedziesz 4-osobową rodziną, dostaniesz pokój z łożem małżeńskim plus takie jakby 2 małe łóżka po bokach ściany. Jeżeli przyjedziesz 2-osobową rodziną, dostaniesz pokój z łóżkiem małżeńskim albo 2 oddzielne, co zależy co wybierzesz, co masz w biurze ustawione, ze stolikiem i krzesełkami. Tutaj, słuchajcie, to jest budynek obsługi, ale tutaj z tyłu chciałem wam tą dyskotekę jeszcze pokazać, żeby nie być gołosłownym. Tam, nie wiem, czy będzie widać napis Calypso. No i wbijamy. Pewnie będzie zamknięte. Ale i tak wam pokażę. O! I tutaj w nocy po animacjach, nie we wszystkie dni, otwierają się wrota do imprezy. Teren bardzo ładnie zachowany, słuchajcie. Codziennie sprzątany, codziennie te kwiatuszki są obrywane, wyschnięte, wszystko to jest podlewane. Nie jest jakoś mega zielony, jak niektóre hotele potrafią być, ale jest w porządku, jest wystarczająco. Tak to wygląda między tymi bungalowami. Tu po prawej jest budynek obsługi, to mówię tak, nie będę tam nagrywał, może sobie nie życzą. A zawsze zresztą jak chodzę i nagrywam, to mam różne odczucia co do tego. Ten gość jest bardzo miły, wiecznie obrażony chodzi, jedyny chyba, ale da się z nim żyć. Bonjour, ça va?
Także daję radę. I oto nasz pokój. Pokój, jak posprzątamy przed wyjazdem, to Wam nagram. Jak nie posprzątamy, to Wam go nie nagram i nie pokażę. Do zobaczenia, ciao. Słuchajcie, odrobinę zwiedzania lokalnego tutaj życia miejskiego. Jesteśmy w dzielnicy Dżerbahut, która tutaj słynie właśnie z murali, ale powiem Wam, pierwszy raz na Dżerbie i no, jestem w szoku. Jestem po prostu w szoku, jak to wygląda. Jaka tutaj bida jest po prostu skrajna. Strasznie zaczepiają, ciągną, chodź, pokażę Ci tutaj, do mnie, chodź tam, chodź. Najlepiej udawać, że się nie zna języka, wtedy się odczepią. Mówić po polsku i tyle. Nie wziąłem gimbala, także na wycieczki nie chce mi się ciągać, bo to jest więcej składania, zakładania niż to warte. Szukamy tych słynnych murali. Oglądamy parę fotek gdzieś tam na przebitkach, może wrzucę, jak będę umiał to skleić, bo raczej nie bawię się w jakieś profesjonalne sklejanie tych filmów, tylko to, co nagram, to wrzucam, żeby każdy wiedział mniej więcej, jak jest. Hej! Teraz jesteśmy w Midum Explore Park. Chyba jesteśmy za wcześnie. Nie wiem, jest po 14. I na razie życie śpi. Tak to wygląda. Oczywiście kontrole, żeby tu wejść, bramki, sprawdzanie plecaków. Za chwilę idziemy oglądać krokodyle, o ile nie będą spały. No ten odcinek, ten kawałek, słuchajcie, jest bez gimbala, bo oczywiście o wszystkim pomyśleliśmy, ale nie o tym, żeby używać gimbala. Także dzisiaj bez gimbala. Piękne, budowne. Tutaj mamy bilety. Jesteśmy w Explora Park. Szukamy krokodylizatorów. Za rodzinkę 100 dinarów. Za taksówkę, słuchajcie, 6, a chyba 6 albo 8 km zapłaciliśmy. Także takie wycieczki można ogarniać. Idziemy szukać krokodyli. Teraz idziemy zobaczyć skansen. I uwaga, wolno nagrywać czy nie wolno? Wolno, idziemy. Wbijamy. I w skansenie. Jak to, kochanie, jest w Italii? Ta miejscowość, gdzie też tak jest biało-niebiesko? Santorini. Także Dżerba ma też swoje Santorini. Widziałeś tam wielbłąda? Czy to się ma? Syna zgubiliście? Tak. To jest ten skansen i tutaj... No, może z przewodnikiem jest ciekawiej, a my się wybraliśmy niestety sami, bo nie udało nam się zapisać akurat tutaj. O, jest jakiś turysta zagubiony. Dzień dobry. Co to są za ubrania jakieś? No, widziałeś? No. A teraz zapraszamy tam, gdzie zamykają niegrzecznych. Zapraszamy do środka. A co, niegrzeczna jest tam? Zaraz będzie kara. Ja tam nie wchodzę. Chodź, córko, chodź. Ja nie jestem niegrzeczna. No i słuchajcie, po oglądaniu skansenu jest taki kolejny buforek, żeby sobie zaczekać na show, bo tutaj o 17 jest show, więc mamy jeszcze prawie godzinę. Za wcześnie przyjechaliśmy, ale tutaj można posiedzieć, kupić sobie loda zimnego, zimne piwko, chipsy czy inne przekąski i poczekać w fajnym chłodzie. Jest Heineken, jest Coca-Cola i ceny bardzo fajnie przystępne, także nie zdzierają, tak jak to bywa w Polsce. Chcę
Powiem szczerze, że w hotelu słyszałem różne opinie o tej farmie krokodyli, ale faktycznie są. Jest ich dużo. Ale to już zapraszam, żebyście sami sobie przyjechali i pooglądali. Tutaj takie zbliżenie. Później będzie show. Czekaj, kochanie, nagrywam. Także zapraszam. Przyjedźcie, zobaczcie sami, ocencie. Hej. Dyskoteka też jest.